Chcesz przyspieszyć internet nawet o trzy razy, a więc oglądaj film do końca i zaczynamy. Aby przyspieszyć internet w sieci Wi-Fi należy wejść w ustawienia telefonu klikając ikonę koła zębatego. Kolejno wybieramy zakładkę połączenia, następnie zakładka Wi-Fi. I tutaj przy naszym połączeniu z daną siecią Wi-Fi po prawej stronie klikamy w ikonę koła zębatego. Kolejno na tym widoku, na samym dole mamy taki wiersz o nazwie Wyświetl więcej. Klikamy w ten wiersz, dzięki temu pojawiły nam się nowe zakładki. Teraz klikamy w zakładkę ustawienia IP i zmieniamy tutaj na statyczne. Tutaj również nam się pojawiły nowe zakładki, więc przesuwamy nieco niżej i to, co nas będzie teraz interesować, to pole. DNS1 i pole DNS2. Więc to, co mamy w tych polach, kasujemy. Na początek zaczniemy od tego pola DNS1. Więc kasujemy i wpisujemy następujące wartości: 8.8.8.8. Następnie przechodzimy do pola DNS2. I tutaj wpisujemy następujące wartości 8.8.4.4 i zapisujemy. I teraz połączenie sieci Wi-Fi powinno nam się zresetować i po ponownym połączeniu możemy się cieszyć szybszą siecią Wi-Fi. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!